Papież Benedykt, który jest teraz papieżem emerytem, nim został wybrany na papieża, był znany jako Józef Ratzinger. Był słynnym teologiem, potem biskupem, potem kardynałem i w końcu został prefektem Kongregacji Nauki Wiary. Ta Kongregacja Nauki Wiary jest najważniejszą ze wszystkich kongregacji w Watykanie. Jej zadaniem jest kontrola teologii. Jej zadaniem jest kontrola tego, że nikt nie mówi czegoś, ani nie pisze, nie publikuje, co nie jest zgodne z nauką watykańską. Jest to najważniejsze biuro w całym Watykanie. Mimo tego, że pewnie nie wszyscy znali Państwo tą współczesną nazwę Kongregacja Nauki Wiary, ale myślę, że obiło się Wam o uszy poprzednia nazwa, Święte Oficjum, Inkwizycja, Office, czyli Urząd Inkwizycji Świętej. Kiedyś palili na stosach, dzisiaj tylko cenzurują książki. Na czele tej Świętej Inkwizycji, czyli Kongregacji Nauki Wiary, przez prawie 20 lat stał właśnie kardynał Ratzinger. Zyskał on sobie miano i opinię bardzo surowego sędziego. On nie bał się cenzurować księży, nawet biskupów, teologów, zakonnice, gdy tylko był przekonany, że za bardzo się wychylają w prawo czy w lewo. Z czasem zdobył sobie przydomek, zwłaszcza wśród niemieckich katolików, i zaczęto go nazywać Panzerkardinal, czyli po polsku taki kardynał czołg. Te niemieckie pancer to wszyscy znamy z wojny w 1939 roku, kiedy niemieckie czołgi podbiły Polskę w ciągu 2 tygodni. Takiemu niemieckiemu czołgowi, takiemu pancer, nic na drodze nie stanie. Podobnie też mówili o kardynale Ratzingerze, że gdy on sobie coś na cel obierze, to już nie ma szans. Więc miał przydomek Panzerkardinal. On to też podobno wymyślił określenie katolicy bufetowi. Po angielsku się mówi cafeteria Catholics. Katolicy bufetowi. On katolików oskarżał o to, że zachowują się tak jak w bufecie, że wybierają sobie to, co chcą położyć na talerz. Odrobinę tego, odrobinę tamtego i może kawałek tego. Ratzinger mówi, że tak nie można się zachowywać, bo to nasza wiara to nie jest bufet, tylko trzeba brać wszystko albo nic. I właśnie jemu przypisuje się to stwierdzenie bufetowych katolików. Gdy myślałem na ten temat, próbowałem sobie przypomnieć, co jest głównym zadaniem pasterzy, co jest głównym zadaniem uczniów Chrystusa, co my, jako księża i jako świeccy, mamy za nasze zadanie, jako rodzice, jako nauczyciele, jako przyjaciele. Pamiętam, jest takie zdanie w Ewangelii, gdy Jezus mówi do swoich apostołów: Wy ich nakarmijcie. Wy znajdźcie im coś do jedzenia. Jezus oczekuje, że my, czyli Jego uczniowie, będziemy karmić tych, którzy idą za Nim. Że to jest naszym obowiązkiem nakarmić Jego przyjaciół. To wy ich nakarmijcie. A gdzie lepiej kogoś nakarmić, jak nie w bufecie? Jak ktoś jest głodny i nie wiesz, co on lubi, to najlepiej do bufetu go zabrać. Niech sobie wybierze, co lubi, co mu smakuje, co jest dla niego czy dla niej zdrowe i wtedy będzie taka osoba nakarmiona. Może więc ten obraz bufetowych katolików nie jest najlepszą metaforą krytykującą nas, bo jako chrześcijanie musimy ludzi karmić. Jako
księża, jako chrześcijanie, jako katolicy świeccy, naszym zadaniem jest nie głodować, nie głodzić ludzi, tylko ich karmić. Nawet jeżeli to znaczy, że wybiorą sobie to, co lubią, a nie zjedzą wszystkiego, co jest w bufecie. Co ciekawe, musimy pamiętać, że Kościół zawsze zmieniał, ulepszał, uaktualniał swoje prawa i przepisy. Tak naprawdę nie ma żadnego kościoła, ani katolickich, ani protestanckich, ani prawosławnych, który by nigdy niczego nie zmienił, ani który nigdy by niczego nie uaktualnił. Każdy kościół, każda organizacja zawsze wybiera to, co uważa za słuszne i zdrowe. Pamiętacie wszyscy, przynajmniej ci, którzy są starsi, że w latach 60. Kościół katolicki zdecydował, żeby zaprzestać łaciny. To też był taki wybór, można powiedzieć, niczym nieuzasadniony, a jednak miał sens. Bo okazało się, że łacina wcale nie pomaga ludziom w modlitwie. Że po 19 wiekach historii łacińskiej taka msza po łacinie nikomu już nic nie daje. Kościół też zmieniał wiele razy prawo celibatu, które były wprowadzone dopiero w XI czy w XII wieku. A teraz, w latach 80. ubiegłego wieku, Jan Paweł II znowu zmienił celibat i pozwolił księżom się żenić, jeżeli przychodzą z innego kościoła. Mogą otrzymać swoje żony, mogą mieć dzieci, mogą być księżmi rzymskokatolickimi. Takich przykładów zmian można podawać przez godzinę albo dwie. Kościół, każdy jeden, zawsze wybiera to, co jest zdrowe, to, co jest potrzebne nam w dzisiejszym czasie, a to, co jest już przestarzałe, Kościół często odstawia na bok. Takie wybieranie, jak w bufecie, zaczęło się tak naprawdę już od Jezusa. W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi tak. Słyszeliście w Piśmie Świętym, że jest powiedziane, nie zabijaj. A ja wam mówię, nie tylko nie zabijaj, a jeżeli masz gniew w swoim sercu, to już zabiłeś. Słyszeliście, że powiedziano jest, nie cudzołóż, a ja wam mówię co innego. Jeżeli kogoś pożądasz w swoim sercu, już popełniłeś cudzołóstwo. W dłuższej wersji Ewangelii Jezus mówi, słyszeliście, że jeżeli chcesz się rozwieść, to wystarczy twojej żonie wysłać list rozwodowy. A ja wam mówię, nic z tego. Nie ma rozwodów, dlatego że żona w kulturze żydowskiej nie mogła się rozwieść. Tylko mąż mógł rozwieść się od żony. Więc Jezus mówi, o nie, 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 panowie, tak nie będzie. Skoro żona nie może, to wy też nie możecie. Jezus, tak jak wielu ludzi Kościoła, wybiera to, co jest słuszne, odstawia to, co jest już nieprzydatne i ulepsza stare przykazania. Sprawia, że one stają się bardziej aktualne dla Jego słuchaczy. Dlatego zadaniem każdej matki, zadaniem każdego ojca, każdego księdza, zadaniem każdego z nas jest zdrowe i mądre wybieranie tego, w co będziemy wierzyć i za czym będziemy podążać. Nikt z nas nie podąża za wszystkimi przykazaniami Pisma Świętego. No bo kto praktykuje obrzezanie w Polsce? Kto nie dotyka świni, ani nie je wieprzowiny? Toć polska kuchnia by upadła, gdybyśmy mieli to temu się podporządkować. Kto nie je krewetek? To wszystko jest przez Pismo Święte zakazane, a jednak my z czasem, jako wspólnota wiary, zdecydowaliśmy, że za takimi przykazaniami nie będziemy już podążać. Zresztą pomyślcie, co się dzieje, gdy idziemy do bufetu. Kto był w takich chińskich bufetach? Wszyscy pewnie byliście, prawda? Wybór jest niesamowicie szeroki. Kto może zjeść wszystko? Na pewno nie ja. A nawet nie powinniśmy jeść wszystkiego.
bo nie wszystko jest zdrowe. Jak coś widzę, kawałek mięsa tłustego, który tam się już podpiekał przez 2,5 dnia na tym ogniu, to wiadomo, że go nie wezmę, bo jest niezdrowym kawałkiem mięsa. Jak widzę, że coś jest przecukrzone, przesłodzone, to też tego nie będę jadł, bo jest niezdrowe, nie chcę mieć wysokiego ciśnienia, czy cukrzycy jeszcze tym bardziej. Dlatego, gdy idę do bufetu, to staram się podjąć rozsądne i zdrowe wybory, bo nie chcę, abym ja, czy mój przyjaciel, czy przyjaciółka miał kłopoty zdrowotne po tym. W pierwszym czytaniu z Księgi Syracydesa Pan Bóg mówi bardzo wyraźnie: kładę przed Tobą życie i śmierć, dobro lub zło, wybieraj. Musimy wybierać. Wybierać to, co jest zdrowe, to, co daje nam życie, a nie to, co to życie ogranicza, czy daje nam choroby duchowe czy fizyczne. Jako chrześcijanie nie jesteśmy takimi końmi z klapkami na oczach, które nic nie widzą, tylko jesteśmy powołani do mądrych wyborów, żeby zobaczyć, co jest dla mnie zdrowego, co mi się przyda, a czego lepiej już nie dotykać. Naprawdę nie potrzebujemy dzisiaj więcej pancer kardynałów. Potrzebujemy dobrych pasterzy, a może nawet takich owczarków pasterskich, jak w polskich górach mają górale. Lepiej być owczarkiem pasterskim niż pancer kardynałem.